Sukcesem dla organizacji pozarządowej jest taka sytuacja, kiedy wszyscy o niej mówią. Kiedy człowiek, który jest aktywistą, człowiek, który działa bardzo dużo dla społeczeństwa, jest zauważany przez innych, kiedy jego praca jest doceniana, to jest bardzo ważne, ale też jest ten sukces drugi istotny, to jest merytoryczny, ten kiedy odnosimy sukcesy na przykład w procesach edukacyjnych, tak? Kiedy stworzymy jakąś ciekawą metodologię albo przeprowadzimy jakiś dobry projekt. Natomiast to, co jest najtrudniejsze w sukcesie, to jest to, żeby umieć się nim pochwalić, tak? I żeby go dobrze odpowiednio sprzedać. To daje nam niesamowity rozgłos w naszym środowisku lokalnym, a także robi małych bohaterów z naszych uczestników w ich naturalnym środowisku, w którym codziennie się znajdują, czy to jest szkoła, czy to już jest praca, czy to jest po prostu dom. Dla naszej organizacji to jest też na pewno duży plus, to jest takie ocieplenie wizerunku naszej organizacji, bo jako placówka resocjalizacyjna też często borykamy się z taką stygmatyzacją. Pokazujemy wzorce, które warto rozpowszechniać i upowszechniać. I dzięki temu, że takie projekty mają miejsce gdzieś w centralnym mieście na przykład, biorą w nim udział mieszkańcy z dużo mniejszych miast, oni później jadą do siebie i w tych lokalnych środowiskach dalej mówią o tym projekcie. Robimy dużo dobrych rzeczy i dziwimy się, że nikt tego nie docenia, tak? A nikt tego nie będzie doceniał, kiedy my się o tym głośno nie pochwalimy, nie krzykniemy i nie walniemy czasem pięścią w stół. Dlatego zachęcam do tego, żeby się dzielić dobrymi praktykami.